Okej. Chwała Jezusowi. Witam wszystkich, tu i w ogóle w internecie. Wiemy, że Słowo Boże jest wieczne i Słowo Boże tam, gdzie jesteś, kiedy dociera do Twoich uszu Duch Święty, może je ożywić, zmienić Twoje życie. Dlatego też Jezus kiedyś powiedział tak, kiedy uczniów mieli przeganiać, czy przeganiali, powiedział, że to, co wam wydałem na ucho, wy mówcie o tym na dachach. I można tak powiedzieć, że właśnie takie mówienie na dachach, to jest takie mówienie przez internet i w ogóle, żeby docierać do ludzi z Bożym Słowem, dlatego, że Boże Słowo, gdziekolwiek dociera, tam dociera też Duch, dlatego, że Jezus powiedział, że moje słowa są Duchem i życiem. Życiem w sensie żywota wiecznego, nie? Dlatego, że tam użyte słowo jest chai, co znaczy życie wieczne w języku hebrajskim, nie? Także Słowo Boże nie jest duchem i jest też życiem. I zobaczcie, Jezus to tłumaczył, jak Słowo Boże się zasadza, nie? Dzisiaj chciałem mówić, jak chodzi w namaszczeniu, taki temat. Jak chodzi w namaszczeniu. Ale wiecie, ciekawa rzecz jest z tym właśnie ziarnem Słowa Bożego, nie? Że ziarko, my mówiliśmy w tamtym tygodniu troszeczkę, o ziarku, nie? Że ziarko, kiedy jest ziemia żyzna, czyli żyzne serce i osoba, która słucha Bożego Słowa i rozumie je, tylko ta osoba, słuchajcie, z tych czterech gleb, o których Jezus mówił, jakieś tam przy drodze, nie, ciernie, skalisty grunt i żyzna ziemia, to tylko jedna ziemia, jedne serce, jeden rodzaj serca rozumiało to, co Jezus mówił, dlatego, że i to serce, które rozumiało, nie, ono wydało właśnie swój plon. To ziarko, które Bożego Słowa wpadło na to serce, bo ono było przygotowane, już użyźnione do tego ziarka, to była osoba, która rozumiała to Słowo. I tam Jezus mówi, że to ziarko wydało 30, 60 i 100-krotny plon. Niektóre tyle, niektóre... I teraz słuchajcie, Słowo Boże jest tak naprawdę Bóg Ojciec posłał swoje Słowo, którym był które było u Boga, nie? Było z Bogiem razem. Mowa jest o Bożym Synu. Bóg Ojciec posłał swoje Słowo i to Słowo przyjęło ciało i wtedy dopiero dostało imię Jezus. Z hebrajskiego Jeszua, Hamaszijach, Mesjasz. Tak jak mówimy wielokrotnie, że tylko Mesjasz może Ciebie zbawić. Dlatego potrzebujesz Mesjasza. Potrzebujesz Zbawiciela. Nikt nie może Cię zbawić. Nie ma kogoś, kto mógłby Cię zbawić oprócz Mesjasza. I dlatego to jest takie ważne, słuchajcie. Ja dzisiaj, słuchajcie, w tamtym tygodniu mówiliśmy o ego, o naszym ego, które Słowo Boże mówi, że potrzebujemy zaprzeć się go, potrzebujemy je ukrzyżować, albo potrzebujemy umrzeć dla tego ego. I wiecie, ja chciałem kontynuować dalej, dlatego że niezbędną rzeczą jest do tego, aby chodzić w namaszczeniu. Słuchajcie, jest taka rzecz, o której mówię. Przeczytam może 9 rozdział Łukasza, czytaliśmy to w tamtym tygodniu. Jezus mówi tak do kiedy wzywa do naśladowania go. Mówi tak, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto chce bowiem zachować duszę swoją, straci ją, a kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. I słuchajcie, w tych słowach jest zawarte coś takiego, nie? Że stracić, czyli umrzeć dla siebie. Czyli jeżeli chcesz umrzeć dla swojej duszy, żeby ona cię nie kierowała w życiu, żeby ona cię nie prowadziła, to w tym momencie, kiedy ty umrzesz dla swojej duszy, w tym momencie namaszczenie Boga zacznie działać na twoim życiu. I tu jest to samo właśnie z ziarkiem, nie? Jezus mówi tak, że kiedy ziarko pszeniczne nie obumrze, ono pojedynczym ziarnem zostanie. I to jest dokładnie to samo. Słuchajcie, żeby objawiło się życie Chrystusa w naszym życiu, musi być śmierć naszego ja, naszej duszy. Musi być śmierć naszej duszy. Dlatego Jezus zawsze mówił, nie moja wola wszakże oczy, ale Twoja niechaj się stanie. Wiecie, nasza dusza chce coś i tak dalej i w tym momencie Jezusa dusza chciała nie iść na krzyż, albo chciała, żeby w jakiś inny sposób ta ofiara została w jakiś inny sposób zastąpiona, żeby on nie musiał umierać. Ale Jezus tutaj, kiedy miał wielką walkę
I tak naprawdę to było z jego duszy, te proszenie Ojca. Ojcze, odda ten kielich ode mnie. To była jego dusza. Ale wiecie, kiedy Jezus powiedział, ale nie moja wola, lecz Twoja się stanie, w tym momencie jego dusza umarła. Umarł, słuchajcie, dla siebie samego. I zaczął żyć. W tym momencie, kiedy to powiedział, od razu przed anioł i moc Boga wstąpiła w niego, tak potężnie go umocnił, że był gotowy na wszystko, słuchajcie. I dzisiaj tak samo w naszym życiu. Jeżeli ty, twoja dusza będzie żyła i nie będziesz, że tak powiem, czynił woli Ojca, słuchaj, to jest ta sama zasada. Ty coś chcesz, bo widzisz, że jest ciężko, żeby ominąć wolę Boga, nie? Że nie coś lżejszego, ale kiedy właśnie w danym zmagamy się i chcemy wypełnić wolę Ojca, mówimy, nie moja wola, ale Twoja się stanie, wtedy nasza dusza umiera, słuchajcie, nasze ja umiera. I wtedy właśnie zaczyna życie Boga być, zaczynasz być napełniany życiem Boga i zaczynasz wypełniać to, co Bóg od Ciebie chce. I wiecie, dusza nasza ma dużo takich rzeczy. Ona jej mówi Słowo Boże, nie? Że leniwy widzi, leniwy jest w domu, nie? Ale mówi, że nie wyjdzie z domu, bo jest lew na ulicy, albo lwica. Rozumiecie? Są różne rzeczy, gdzie nasza dusza nie chce robić coś, co wie, że ma robić. Dlatego, że ma różne wytłumaczenia. Ale wiecie, Boże Słowo jest tak, amen. Nie ma wytłumaczenia w Bożym Słowie. Dlatego, że jest napisane, że Jezus powiedział, ja mówię wam słowo, które będzie was sądzić. Nie ma znaczenia, co z tym zrobicie. Ja was nie sądzę. Bóg Ojciec was nie sądzi, ale słowo, które słyszeliście, słowo, które wam przekazuje, osądzi was. Bo wiecie, ludzie mają dużo wytłumaczeń. Wiesz, Bóg mnie powołał, ale no nie chcę tego, czy nie chcę tamtego. Nie ma nie chcę tamtego. Albo chcesz to, co Bóg chce dla ciebie, co zaplanował dla ciebie, nie? I w tym będziesz błogosławiony, szczęśliwy i będzie Pan cię umacniać potężną swoją mocą, swoim duchem, kiedy będziesz umierał dla siebie, a żył dla Jego. Kiedy będziesz umierał dla swojej duszy, żył dla Jego. Słuchajcie, nie ma takiej osoby, która by chodziła w namaszczeniu, nie umarłszy dla siebie samej. Słuchajcie, ja nie staję tutaj i nie głoszę tego, co ja chcę. Ja mogę mieć fajne pomysły na głoszenie, ale ja głoszę to, co Ojciec chce. To, co Jezus chce, słuchajcie, On mnie tu postawił. I przekazuje to, co On chce. Jeżeli mi mówi, głoś na temat tego, ja głoszę na temat tego. Jak mi mówi, głoś na temat namaszczenia, głoszę na temat namaszczenia. I słuchajcie, kluczem do chodzenia w namaszczeniu jest śmierć dla twojej duszy. Jest śmierć dla twojego ego. Czyli co? W chwili, kiedy umierasz ze swojego ego, w tym momencie namaszczenie do ciebie przychodzi. Inaczej namaszczenia nie ma. Dlatego nawet kiedy rozmawiamy z ludźmi, normalnie rozmawiamy z ludźmi, słuchajcie, musimy oczekiwać na prowadzenie Ducha Świętego i mówić do ludzi z Ducha. Mówić do ludzi z Ducha Świętego. Bo wiecie, my w kościołach mówimy tak, o wiesz, po owocach poznają ich i tak dalej, nie? Ale wiecie, owoce to jest charakter. Owoce to jest charakter. Poznają cię po twoim charakterze. Jeżeli jesteś egoistą, jeżeli jesteś pyszałkiem, jeżeli się mączysz, jeżeli skończyłeś szkoły i to cię podniosło twój nos do góry i chodzisz i pokazujesz siebie, słuchaj, no to wiadomo, że twój charakter nie jest Jezusa, bo jest tak nie czyni. Czyli co, jaki masz charakter? No do zmiany. Twój charakter musi umrzeć, żeby Jezusa charakter mógł żyć. Czyli to jest twoja dusza, która potrzebuje przemiany. I teraz jak czytamy tutaj dalej, zobaczcie. Może wrócę. Kto bowiem chce zachować swoją duszę, straci ją. Czyli decydujesz, że chcesz robić to, co ty chcesz, nie to, co Bóg, straci swoją duszę. Kto zaś straci swoją duszę dla mnie, ten ją zachowa. W innym miejscu jest powiedziane, straci swoje życie. Bo dusza i życie to jest naprzemienne słowo. Bo naszego ciała życiem jest nasza dusza. Czyli nasza dusza decyduje, co my będziemy robić. Nie nasz duch. Nasz duch chce cały czas spełnić wolę Ojca. Ale nasza dusza jest decyzyjnością. Ona ma decyzję. Zobaczcie, dusza nie ma społeczności z Bogiem. Ona ma społeczność. Światem duchowym może mieć społeczność, widzieć świat duchowy, ale ona nie ma społeczności z Bogiem. Nasza dusza. Dlatego dusza jest zgodzona. Bo duchy
czy to złe duchy, czy sam diabeł, czy aniołowie mówią do duszy człowieka. Kiedy Bóg nie może dojść do człowieka ducha, żeby mówić do jego wnętrza, to zaczyna mówić do duszy. Mówi przez sny, przez wizję. Ale wiecie, wewnętrzny głos, wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego w nas jest tym, o czym Bóg mówił, że On tak właśnie takich czcicieli chce. Takich czcicieli, którzy będą oczekiwać w duchu, w środku i w prawdzie. A prawdą jest duch prawdy. Czyli w duchu i w prawdzie. I zobaczcie, tak samo jest, jak Jezus powiedział, że wiesz, zakon i prorocy byli do Jana Chrzciciela. A od Jana Chrzciciela głosi Królestwo Boże. Jest inny wymiar Jana Chrzciciela. To już jest, że ludzie żyją według ducha. I teraz, jak czytamy dalej, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dusza chce pozyskać cały świat. To jest chęć duszy. Ale Bóg mówi, że jeżeli ty nie umrzesz na swojej duszy, to ty poniesiesz szkodę. Bo ty chcesz teraz pozyskać cały świat i to możliwe jest. Wiele ludzi uzyskało bardzo wiele, słuchajcie. Ale co z twoją duszą? Dlatego, wiecie, jakby nie patrzeć, i tak Bóg chce, żebyśmy umarli dla swojego ja. Dla swojej duszy, bo w chwili, słuchajcie, kiedy ty umierasz, nowa osoba powstaje, żeby żyć. Sam Bóg przez ciebie żyje. Dlatego wielu wierzących, wiecie, nieraz słuchamy jakichś nauczań, słuchamy jakichś świadectw, słuchajcie. I ta osoba, na przykład Ketri Kulman, nie? Ona mówiła, że ona umierała wielokrotnie. Była inna, MacPherson była taka osoba, gdzie Pan potężnie używał. Wielu ludzi mówi, że kiedy umrzesz dla siebie samego, to w tym momencie życie Chrystusa na tobie zaczyna działać. Potężne namaszczenie Ducha Świętego spoczywa od razu. Dlatego, że to jest kwestia decyzji człowieka. Bo tak naprawdę Duch Święty potrafi stąpić na ciebie, przemienić ciebie innego człowieka. Tak jak to było w przypadku na przykład króla Saula, kiedy był pokornym człowiekiem. Słuchajcie, namaszczenie go przemieniło w innego człowieka od razu. W tych jego dobrych czasach, kiedy był. Kto bowiem i dalej mówi, zobaczcie, cały świat pozyskasz, ale problem jest taki, że co będzie, kiedy stracisz swoją duszę? Możesz ten świat pozyskać. Ale tutaj, wiesz, kwestia i tak jest ważniejsza. Ważniejsza kwestia tego, że moja dusza umrze, aby Pan żył przeze mnie. Dlaczego pierwszych uczniów w Antiochii nazwali Chrystusowcami, chrystianami? Jest u nas przetłumaczone z chrześcijanami, ale to jest niedobre tłumaczenie, dlatego że w oryginale jest powiedziane Chrystus, chrystianie. Oni byli Chrystusowcami, słuchajcie, jak On. Dokładnie. Wiecie dlaczego? Powiesz, no to niemożliwe jest, żeby wszyscy ludzie byli jak Chrystus. Ale to charakter. To charakter. Piotr jaki był, słuchajcie, zanim namaszczenie nie przyszło? Jaki był ja? Oni, wiecie, Jezus ich tłumaczył, uczył ich, a oni mówili tak, Panie, czy tam nawet swoją matkę nastawili, wiesz, spraw, aby przyszła matka do Jezusa, aby jeden siedział po twojej prawicy, drugi po twojej lewicy w królestwie. A potem sprzeczają się, kto jest większy spośród nich, słuchajcie, po rozmnożeniu chleba i ryb bodajże. Rozumiecie, gdzie była ich dusza? Ich dusza tam, ona cały czas tam była. Ja jestem mądrzejszy. No przecież ja jestem przywódcą, Jezus powiedział, że ja. A ja mówię, a ja nie umrę. Rozumiecie, kłócili się. Ale kiedy przyszedł Duch Święty, słuchajcie, oni umarli. Wiecie, ja się śmieję, dlatego że przyszło na myśl to, że oni ze strachu już musieli umrzeć dla siebie samych. Bo Jezusa nie było, a wszyscy chcieli ich zabić koło. Jezusa krzyżowali i teraz mówią, gdzie ci uczniowie, to ta sekta, bo musimy ich znaleźć, wiesz. I tak może umierali dla siebie sami ze strachu, tylko że byli gdzieś tam schowani. Ale słuchajcie, co stało się? Kiedy ich serca były gotowe, słuchajcie, przyszedł Duch Święty i wypełnił ich swoją obecnością, dlatego że nie byli umarli. Wiesz, dlaczego wielu ludzi nie dostaje jeszcze Duchem Świętym? Dlatego, że nie są umarli dla siebie jeszcze. Albo Bóg ich nie używa, bo są nieumarli. Bóg ich nie uczy. Dlaczego? Dlatego, że ego żyje. Jest konflikt cały czas ducha egoistycznego tego świata
Z Duchem Świętym. Nie może Duch Święty dzielić miejsca w naszym życiu. My musimy sami zdecydować, że my umieramy dla siebie samego. Że my nie polegamy naszej duszy. Musimy zaprzeć siebie. Nie to, co ona chce. To, co Bóg Ojciec chce. To, co wiemy, że jest napisane. To, co wiemy, że Bóg chce. I teraz dalej prowadzi to tak. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca i aniołów świętych. Czyli co? Dusza, człowiek, który żyje dla swojej duszy i ona jest żywa, nie zapiera się jej, ta dusza wstydzi się Ewangelii, wstydzi się głoszenia o Panu. Dopiero kiedy zdecyduje umrzeć dla swojej duszy, powie, nie, ja się nie będę wstydził, ja będę właśnie opowiadał. Dopiero wtedy namaszczenie Pana wstępuje na ciebie. I kiedy powiedziałeś duszy nie, wtedy namaszczenie robi porządek z twoją duszą. Pomaga ci. Dlatego chodzenie w namaszczeniu, jak przejrzymy całe Pismo Święte, to zobaczymy uczniów Jezusa, w jaki sposób oni chodzili w namaszczeniu. Bo możesz mieć Ducha Świętego, możesz go przyjąć, możesz mieć chrzest Duchem Świętym, ale i tak problem jest w naszej duszy. Dopóki żyjesz dla siebie, nie żyjesz dla Boga. I to jest właśnie tajemnica. Teraz przejdziemy do drugiego miejsca, które czytaliśmy tydzień temu. 17 rozdział, 20 werset jest tak. Od 20 tam zaczynaliśmy. A chodziło nam konkretnie o werset 33. I tam jest powiedziane tak. Tak. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Zobaczcie, bo to jest przypadek, nie? Odnośnie tego, jak było za dnie Noego i za dnie Lota, że żona Lota obejrzała się, bo wiecie, nie chciała iść na pustynię czy gdzieś w lasy, tylko tam był jej dom, wiecie, i jej dusza była tam przywiązana. I tutaj Jezus mówi, zobaczcie, wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. I potem mówi, że w tej nocy dwaj będą w łożu, jeden zabrany, drugi odstawiony. Dlaczego zabrany będzie jeden? Dlatego, że on umarł dla swojej duszy i pełnił wolę Ojca. A ten drugi zostanie zostawiony, nie będzie zabrany przez Pana, bo on żył dla swojej duszy i on chciał swoje życie zachować. Proste, słuchajcie. I teraz widzicie, tak naprawdę cudownym miejscem jest właśnie żyć woli Bożej. Żyć woli Ojca, kiedy jesteś poddany Bogu całkowicie. Kiedy twoja dusza nie mówi ci, co masz robić. A wiecie, ile razy dusza się odzywa? Prawie cały czas. Człowiek, który karmi swoją duszę, ona jest tak silna, słuchajcie. Jak wielka, słuchajcie. Ja mam tytuł. Jestem najstarszy, jestem najważniejszy. Ja to czytam, słuchaj, ja to modlę się. Ale wiecie, Bogu nie chodzi o to. Bogu chodzi, że to ja, ta dusza, że ona będzie, co? Zatrzymana przez ciebie, przeze mnie. Dlatego, że my mamy zaprzeć się jej. Ona mówi, a ja się zapieram. Co znaczy? Nie, ja cię nie słucham. Wolno. Dlatego, że przez duszę naszą, przez nasze zmysły, mówią nam siły ciemności. One wrzucają do naszego umysłu duchowego przeróżne pomysły, aby nas... Drogę wyjścia, słuchajcie, z woli Bożej nam pokazują. Droga wyjścia. Może to, może tamto, aby nie woli Bożej. Wiecie, że największa bitwa jest o to, żebyś był woli Bożej? Wszędzie pójdziesz do każdego miejsca, na każde spotkanie, do każdego kościoła, ale do tego jednego właśnie nie pójdziesz. A wiesz, dlaczego nie pójdziesz? Bo słuchasz swojej duszy. Nie słuchasz Pana. I wtedy masz katastrofę w swoim życiu, dlatego, że ty chcesz robić, co ty chcesz, nie to, co Bóg. O, wiesz, bo tam mnie ktoś zranił. Dobra, napraw to. Idź, nie będzie strasznie, umrzyj dla siebie. Wyciągnij pierwszą rękę. Masz coś do kogoś, ktoś do ciebie coś ma, idź, podaj rękę. Całe życie będziesz uciekał przed taką rzeczą? Rozumiecie, o co chodzi? Ale ludzie tak. Tak naprawdę diabeł operuje w tych rzeczach, że ludzie czują się zranieni i tak dalej, bo te uczucia nie przychodzą do Ducha Świętego, tylko złego ducha. Jeżeli ktoś cię zrani, to znaczy, że nad tobą był jakiś duch, który wykorzystał słowa tej osoby i ukłuł cię. I on tam wszedł, ten duch zranienia. Wykorzystał tylko te słowa tej osoby, która podniosła głos czy cokolwiek.
Musisz wiedzieć, że to diabeł zrobił, żeby w ciebie wejść. A ty zraniony czy zraniona żyjesz przez pół życia i nie wiesz, co z tym zrobić, zamiast to wyrzucić z siebie. Po prostu nie bierz tego na siebie. Nie bierz. Tak jak tutaj jest powiedziane, zaprzyj się tego, co przychodzi z twojej duszy albo przez twoją duszę na ciebie. Zaprzyj się tego. Dlatego, że ktoś powiedział tak, trzeba było to strzepnąć z siebie, na ciebie wpadło. Po prostu wyrzucasz coś z siebie. Nie pozwalasz temu, żeby na ciebie to wlazło. Tak jak jest mówił o tych ptakach, nie? Że ptaki mogą krążyć, słuchajcie. Ale nie pozwól, żeby usiadły, rozwinęły gniazda na twojej głowie i zaczęły przeróżne rzeczy. Ptaki to są aniołowie. Czy upadli aniołowie, słuchajcie. To jest stworzenie z tego duchowe stworzenie. To są te rzeczy duchowe. One właśnie lubią przyjść i wciskać nam. Był taki przykład o żonie jednego usługującego, pastora na przykład. I ona prowadziła uwielbienie, śpiewała uwielbienie, przed głos, znaczy głos. Ta osoba, która to opisywała, widziała to, Bóg jej to pokazał, jak to było. Ona zostawiła uwielbienie, zostawiła męża i poszła, żyła z facetami, bo diabeł ją zwiódł, że ona będzie miała kasę. Mówi, wiecie co mówił ten głos? Usiadł jej na ramieniu demon. Taki mały, jak małpa, coś takiego. I zaczął jej mówić, piękna kobieta, piękny głos. Marnujesz się tutaj. Ona tak, wiesz, pierwszy raz, drugi nic. A za trzecim razem zaczęła słuchać tego głosu. Myślę sobie, że faktycznie się marnuje. Tam jest, w świecie chwała. Mogą oklaskać dla ciebie. Słuchaj, kasa. Poszła, słuchajcie, zostawiła wszystko. Zostawiła służbę przy mężu, zostawiła, słuchajcie, swój kościół. Zostawiła swoje małżeństwo. Nie wiem, czy miała dzieci, czy nie, bo nie wiem, w tej historii chyba tam nie było to pokazane, czy opisane. I słuchajcie, okazało się, że wciągnął ją, diabeł jakieś ludzi tam jej posyłał, co ją wykorzystywali i tak dalej. I gdzieś spała po hotelach. Bóg wysyłał ludzi do niej i w końcu do kogoś powiedziała, że jeżeli chodzi o Jezusa, to prezydent czy tam coś tam, wiecie. I Duch Święty zostawił ją, to są. Pan do niej wołał. I taka jest sytuacja, nie? I teraz tak właśnie działają te rzeczy na naszą duszę, słuchajcie. Jeżeli nie jesteś ugruntowany w Słowie Bożym, jeżeli nie jesteś ugruntowany, co to znaczy? Że Słowo Boże jest fundamentem w tobie, gruntem, że ty stoisz na nim. Rozumiesz, ty nie toniesz. Bo wiecie, co to jest grunt? Grunt to jest, że ja stoję twardo na czymś. A nie, że o Słowo Boże mówi tak, ale ja sobie robię inaczej. No to ty toniesz wtedy. Bo ty nie masz gruntu, ty topisz się. Dlatego nie idziesz za Panem, dlatego się topisz. Bo Słowo Boże nie jest twoim gruntem, nie jest twoim fundamentem. Nie jest czymś, na czym stoisz. To tak jak ten ktoś, który budował dom. Jeden budował dom na skalę, bo kopał, dokopał się, założył fundament. Nauki apostolskiej i proroków, nie? Czyli fundamenty pochodzą z Starego Testamentu. Kamieniem węgielnym na fundamentach jest Jezus Chrystus. Nie? A my jako kamienie żywe budujemy się też w ten dom duchowy razem z Jezusem Chrystusem, dlatego że jesteśmy w duchowym ciele Jezusa i w duchowym charakterze Jezusa. I teraz, jeżeli masz dokopisz się do fundamentu, połóż fundamenty. Nikt cię nie ruszy. Będziesz tam stał na gruncie, na fundamentach nawet. A tutaj jest słowo w tej przypowieści, że był człowiek, ten dokopał się, postawił, słuchajcie, dom na fundamencie, założył fundamenty. Przyszły burze i tak dalej, ten dom jego się ostał w próbach, a szatan ma wiele prób w naszym życiu, a drugi sobie postawił dom na piasku bez żadnych fundamentów. Ale widzicie, Słowo Boże jest fundamentem. Bóg te słowo przekazywał przez proroków, przez apostołów posłanych, czyli przez Mojżesza i tak dalej. Prawo zostało dane przez Mojżesza, ale łaska i prawda przez Jezusa, czyli co? Łaska do wypełnienia prawa, i prawda, którą jest Duch Święty, przyszedł z Jezusem Chrystusem do nas. Prawo już było. Ale nikt po ludzku prawa nie mógł wypełnić. I teraz łaska do wypełnienia prawa, dlatego mówi apostoł Paweł, nawet teraz do Kościoła, jeżeli kradniesz, to masz przestać kraść. Bo zakon tobie to mówi. Musisz to zrobić, musisz posłuchać prawa, żeby być wolny. Każdy, kto żyje według Ducha Świętego, ta osoba wypełniła prawo, dlatego jest ponad prawem. Nie możesz odrzucić prawa i powiedzieć, o wiesz, Boże Słowo mówi, ale ja, do mnie to się nie tyczy. Prawo jest święte i prawdziwe i tak dalej, mówi apostoł Paweł. Ale co?
Ten, co prawo wypełnia w Duchu Świętym, ten góruje ponad prawem. Nie ma dla takich ludzi, co mają owoce takie, jak miał Jezus, czyli co? Miłość, radość, pokój i tak dalej, co ma owoce Ducha Świętego taka osoba. Nie ma dla niej zakonu już. Bo ona jest ponad zakonem, bo ona to wszystko wypełniła. Bo kto ma miłość, to nie będzie potrzebował, że nie zabijaj, czy tam nieco załóż, rozumiecie? I teraz, jak chodzić na maszczenie? Po prostu. Jak zacząć chodzić na maszczenie? Pierwsza rzecz, musisz usłyszeć to, co ja dzisiaj głoszę. Musisz usłyszeć, że musisz zaprzeć się tego, co od Ciebie chce Duch tego świata, mówiąc do Ciebie przez swoją duszę. Musisz całkowicie oddać się Jezusowi. Musisz oddać swoją duszę Panu. Całkowicie oddać swoje życie. Pokutować rzeczy, na które się opierasz, naprawdę. Powiedzieć, Panie, ja tego chcę, ale Twoja wola. Nie moja wola, ale Twoja. Dlatego, że tak jak czytaliśmy, nie? I możemy o wiele więcej wersetów przytoczyć, jest jedne tylko wyjście, słuchajcie, z tego, żeby, tak jak powiedziałem, jedna będzie zabrana, druga będzie pozostawiona i tak dalej przy przypowieściach Jezusa. I ci, którzy będą zabrani, to będą ci, którzy chodzili w naturze baranka. Którzy chodzili w naturze Jezusa. Którzy osiągnęli charakter Jezusa. Zobaczcie. Jezus jest królem, jest Panem, słuchajcie. Jest barankiem, a zarazem lwem. Jeżeli nie zaczniesz być jak baranek, słuchajcie, uczcie się ode mnie, powiedział, że jestem cichy i pokornego serca. Jeżeli nie będziesz cichy i pokornego serca, nie będziesz barankiem. A dopóki nie będziesz barankiem, nie będziesz też lwem. To jest zasada Boga. Na początku uczysz się od Jezusa, będąc cichy i pokornego serca i stajesz się jak On. Stajesz się barankiem, stajesz się pokorą. A wiecie, że Bóg jest najwyższą pokorą. Jak spotyka się pokora z pokorą, wtedy jest namaszczenie. I dlatego potem, kiedy stajesz się już barankiem, wtedy jest właśnie to, że Ty jesteś jedno z Bogiem i wtedy jesteś potężny w Bogu. I wtedy potężne namaszczenie działa. Także jak można tracić namaszczenie? Po prostu przez nasze decyzje, przez nasze wybory, bo już powiedzieliśmy, ci, co słuchali, nie, na pewno wiedzą, że drogą do tego, żeby namaszczenie Pana było nad nami, czy operowało przez nas, to jest to, że ja zapieram się swojej duszy, czyli rzeczy, które przez moją duszę przychodzą. Nie to, co moja dusza chce, tylko to, co chce Ojciec ode mnie, tak jak było to w życiu Jezusa i tak samo w życiu apostołów. Kiedy słuchajcie, Piotr, który zabał się Jezusa trzykrotnie, ten Piotr, kiedy wypełniony został Duchem Świętym, całkowicie jego natura stała się inna. I on stanął, słuchajcie, odważnie głosząc, wziął miejsce przywódcy i namaszczenie Boga działało przez niego. Także jego kazanie przyciągnęło 5000 ludzi, słuchajcie, do upamiętania. Następnie widzimy w innym miejscu Słowa Bożego, w Dziejach Apostolskich dalej, że po następnym kazaniu przyszło do zbawienia następne 3000 osób. Czyli widzicie, kiedy my zapieramy się swojej duszy i przyjmujemy życie Jezusa. Zobaczcie, dlaczego chrzest wodny jest symbolem śmierci i zmartwychwstania. Ja żanurzę się w Chrystusa, umieram dla swojego życia, umieram dla tego świata, umieram dla tego ducha i zmartwychwstaję, żeby żyć tylko dla Boga. Tak samo jak było w przypadku Morza Czerwonego, że tamci, którzy byli pod wpływem ducha tego świata, oni morze symbolizowało ten chrzest, oni przeszli przez to morze i fale zalały ich wrogów, słuchajcie. I oni stali się wolni i stali się tacy, że oni żyli tylko dla Boga od tamtej pory. Ale widzicie, tak jak na tamtych, tak i na nas przychodzą przeróżne rzeczy. My mamy jakieś żale, mamy jakieś pretensje, te rzeczy przychodzą na naszą duszę i my nie mówimy do naszej duszy, nie zabieramy się, my sobie słuchamy, bo wiesz, gdzieś tam boli, to człowiek słucha tak tego, nie? No jak ta osoba tak mogła, no nie? I tak dalej. No ale wiesz, to nie była akurat ta osoba, może to były myśli, które
wróg wrzucił, żeby cię urazić, czy tam cokolwiek, nie? Tak jak Jezus powiedział, że w ostatnich czasach wielu będzie urażonych. Jest, w naszej Biblii jest napisane, że wielu będzie zgorszonych, bo tam jest tłumaczy, nie? Nieprawda, nieprawdopodobne, żeby zgorszenie nie przyszło. Ale oryginał mówi, że chodzi o urazy, żeby urazy nie przyszły. Jezus zapowiedział, że przyjdzie duch urazy i te urażanie, te duchy urazy będą mocno pracować nad ludźmi. Bardzo, bardzo mocno będą pracować nad ludźmi. Dlatego, że mówi, że będzie wielu urażonych. Tak faktycznie Jezus w swoim życiu, w swojej służbie też wielu urażał. Faryzeuszów urażał. Wiecie, to jest inny temat o urazie, inny temat. Uraza w każdym bądź razie jest też duchem, który gdzieś koło ciebie jest, bo jakiś tam coś tam gdzieś już zasiał, tak samo jak zranienie. To są duchy złe. I on gdzieś tam blisko jest i ktoś coś powiedział, a ty to przyjąłeś na siebie i poczułeś się urażony. Poczułeś się dlatego, że to coś, tak to operują te rzeczy duchowe, nie? Że pomyślałeś i przez myśli przyjąłeś te uczucia, niektóre też są, bo wiecie, w naszej duszy duchowe rzeczy przychodzą przez myśli, przez nakłanianie, przez jakieś uczucia, nie? I takimi rzeczami, na przykład niewybaczenie, na przykład to jest nienawiść, nie? Tylko że w małej formie. Niewybaczenie, słuchajcie, jest nienawiścią, jest duchem nienawiści. On przychodzi i w jakiś sposób wchodzi w duszę człowieka, także dochodzi do tego miejsca, że osoba po prostu decyduje nie wybaczać. No i potem wielu z nich stają się sparyżowani tylko dlatego, że zdecydowali się nie wybaczyć, bo duch, który ma dostęp już do duszy, ten zły duch, nie, on powoduje działanie w ciele człowieka i przyjmuje też ciało człowieka. Wielu jest takich, którzy kończą po prostu na jakimś wózku inwalidzkim albo w ogóle na jakimś łóżku i tak dalej. Tylko z powodu niewybaczenia. Także tyle na temat tych różnych rzeczy duchowych. Ja bym jeszcze może tylko wspomniał o tym, jak zachować namaszczenie. Zachowujemy namaszczenie przez trwanie w ciągłym posłuszeństwie Duchowi Bożemu. Wiecie, ci, którzy nie znacie jeszcze, jak to jest, to powiem wam tak. W chwili, kiedy oddasz swoje życie Bogu i poprosisz o dar Ducha Świętego, Duch Święty, kiedy przyjdzie, zamieszka w tobie, on wtedy udziela ci mocy. Ale jeżeli ty pozwolisz swojej duszy, żeby ona operowała i żyła w tobie, to będziesz podobny do ludzi, którzy wyszli z Egiptu i potem, kiedy już zapomnieli o tym, że Morze Czerwone ich wrogów przykryło i tak dalej, oni zaczęli przeciwnie do tego, co Bóg chciał myśleć, mówić i czynić. Jeżeli zaczniesz przeciwnie myśleć, mówić i czynić do tego, co Bóg od ciebie chce, pomimo, że w sobie wiesz, że to jest droga, którą masz iść, albo nawet szukasz potwierdzenia w piśmie i masz potwierdzenie z Bożego Słowa, że tak masz postępować, bo tak czynił Jezus, bo tak nauczają apostołowie, już apostołowie Baranka, w listach apostolskich i tak dalej, to musisz wiedzieć, że jeżeli czynisz przeciwnie do tego, co chce Duch Święty, to zaczynasz tracić namaszczenie. Zaczynasz przeciekać po prostu. Zaczynasz tracić namaszczenie i nawet tego nie jesteś świadomy, że namaszczenie powoli, powoli staje się coraz słabsze nad twoim życiem. I teraz, kiedy tracisz namaszczenie, to pierwsza rzecz, musisz szukać Boga. Musisz szukać relacji z Jezusem, relacji z Bogiem Ojcem, dlatego, że tam przez Ducha Świętego będzie ci pokazane tak naprawdę, gdzie jest twój problem. Duch Święty ci pokaże, kiedy będziesz szczery i wtedy, kiedy faktycznie zobaczysz, że twoja dusza zaczęła żyć i ona zaczęła przeciwstawiać się Bogu, będziesz potrzebował znowu zaprzeć swojej duszy, zatrzymać ją i pozwolić jej żyć w tobie i przez ciebie. Wtedy namaszczenie pańskie znowu przyjdzie i znowu będziesz mógł czynić te rzeczy, które czynili apostołowie. Dlatego, że kiedy ty umierasz dla siebie samego, zaczynasz żyć dla Boga. Nie jesteś umarły. Automatycznie, słuchajcie, wchodzisz w inną duchowość. Tak to wygląda. I teraz, tracąc namaszczenie, wiadomo, że powoli, powoli twoja dusza już nie poddaje się Bogu, tylko poddaje się niestety, ale diabłu, bo tylko są dwa duchy na ziemi.
I ty jako wierząca osoba stajesz się coraz bardziej martwa. Ja może do Rzymu przejdę. I tam jest powiedziane tak. Rzymian, 7 rozdział. Bo ci żyją, 5 werset czytam. Przepraszam, 8 rozdział, 5 werset. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Powtarzam, ciało chodzi o upadłą, ludzką, przyziemną i demoniczną naturę. Ciało to jest duchowość. To jest duchowość. Życie według ciała albo według cielesności to jest życie według innej duchowości niż Boża duchowość. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, czyli co? Myślą o tym, co jest z tego ducha cielesnego. Czyli z upadłego ducha. Dlatego na innym miejscu jest napisane, że apostoł Jan pisze w pierwszym liście Jana, mówi tak, że bo wszystko, co jest na świecie, i na świecie są trzy rzeczy. Jest tak, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. Trzy rzeczy. Świat ma do zaoferowania tylko trzy rzeczy. Żebyś pożądał, pożądał i pysznie żył. Te trzy rzeczy. To jest według tego świata. Świat w tym momencie, tak jak czytaliśmy, życie według ciała, według cielesności, czyli według ducha tego świata, słuchajcie. I tutaj, jeżeli żyją według ciała, to co? Żyją według co? Według pożądliwości, które daje duch tego świata, nie? Cielesnych. Według pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia. Tymi trzema rzeczami diabeł kusi każdą osobę. Kusił Ewę i Adama w raju, kusił też Jezusa, słuchajcie. Żeby to wszystko wejść głębiej w te rzeczy, to zobaczycie, że te wszystkie rzeczy trzy, bo wszystko, co jest na świecie, to są te trzy rzeczy i to właśnie szatan oferuje. Kiedy jedną z nich przyjmiesz, no to w jaki sposób już cię zahaczą. I zobaczcie, co mówi dalej, bo ci, którzy żyją według ciała, czyli za tymi trzema rzeczami, dają się w którymś miejscu pociągnąć przez diabła, pociągnąć siebie w jego stronę, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha Bożego, o tym, co duchowe. Tu jest fajnie pokazane, bo żyją według ciała, bo wiecie, nasza dusza przyciąga tą naturę, że ona żyje na naszym ciele. Nasza dusza wybiera, komu będzie służyć. My mamy decyzję naszej duszy. I zobaczcie, mówi tak. Dlatego zamiast ciała jest drogi Bogu, nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie może. Czyli zamysły, myśli, pragnienia tej złej natury nie mogą czynić dobrze, bo są złe. Dlatego ten zamysł ciała, czyli upadłego ducha tego świata, słuchajcie, zamysły, nie mogą poddać się prawu Bożemu, bo one nie mogą. Złe duchy, słuchajcie, aniołowie nie mogą się upamiętać. Szatan nie może się upamiętać, on nie może zmienić swojej natury. Anioł, kiedy upadnie, kiedy zgrzeszy, on jest zbuntowanym aniołem, już nie może się naprawić. Dlatego, że on nie ma duszy, on jest tylko duchem. A człowiek może. Dlatego te duchy, kiedy one upadną, one nie mogą, ta natura, ta upadła natura nie może się nawrócić. My jako ludzie, Bóg nas ratuje i daje nam właśnie tę łaskę nawrócenia, że my możemy stać się natury Boga, narodzić się na nowo z Bożego Ducha, przyjąć Ducha Chrystusowego i słuchajcie, żyć życiem Jezusa. I teraz dalej mówi tak, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha, z dużej litery Ducha Bożego, to życie i pokój. Ci zaś, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą. I teraz mówi apostoł Paweł do ludzi nawróconych, ale wy nie jesteście w ciele, czyli w upadłej naturze, lecz w duchu, w Bożej naturze, Ducha Bożego. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, czyli jeżeli przyjęliście Ducha Bożego jako wierzący ludzie, to w was jest Duch Boga i nie jesteście w tej upadłej naturze. Jest takie coś, że wy zmagacie się z nią, uczycie się bronić przed nią, uczycie się zapierać siebie, nie zapierać się swojej duszy, zapierać się tej upadłej natury, krzyżować siebie, to znaczy nie pozwolić, żeby to weszło. Jezus powiedział, że kiedy był w ogródce i przyszli, żeby go pojmać, on mówi, że władca tego świata przychodzi, tego upadłego świata,
ale on nic nie ma we mnie. Diabeł nie mógł przyjść. Wiecie, dlaczego to jest powiedział? Bo Jezus był pewien, że nic szatana nie ma w nim, bo diabeł ma prawo przyjść i wziąć się, kiedy masz coś z niego w sobie. Jeżeli masz coś z diabła w sobie, on ma prawo do ciebie przyjść. Ale Jezus powiedział w tamtym momencie, że on przychodzi, ale nie dlatego, że coś we mnie ma swego. On przychodzi, ale Jezus mówi, ale on nie ma nic swego we mnie. Ja nic od niego nie przyjąłem. Ani z porządliwości ciała, porządliwości oczu, ani z pychy życia. I zobaczcie, dalej mówi tak, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest jego. Teraz dalej czytamy jeszcze dwa wersety. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, czyli według tej upadłej natury dalej, nie? Ale jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli Duchem Boga sprawi ciało martwiacie, żyć będziecie i to chodzi o Boże życie. Czyli mówi, jeżeli będziesz dalej szedł według tego, co mówi ci diabeł do twojej duszy i będziesz pozwalać, będziesz słuchać go, to wcześniej czy później umrzesz. Zobaczcie, jak idziemy do Słowa Bożego i zaczynamy do Słowa Boże mówić, to ono się maluje w taki sposób, że to jest taki amen. Że Słowo Boże staje się jak miecz. I Słowo Boże teraz to, co czytaliśmy, mówi, nie? Że dwie będą spać w jednym morzu, jedna będzie im zabrana, druga pozostawiona. Czemu? Dlatego, że ta zabrana, słuchajcie, żyła dla Boga. Ona umarła dla siebie. Ona zaparła się swojej duszy. Ona czyniła wolę Bożą, chociaż cokolwiek by to było. A ta druga osoba, słuchajcie, ona chciała pozyskiwać cały świat, bo mówiła, że jeszcze ma dużo czasu. Jeszcze to osiągnę, jeszcze tamto, potem będę Bogu służyć. No i niestety, dlatego, że natura jej nie była naturą Bożą, słuchajcie, ona została. Ilu pastorów? Są księży, pastorów, jakichś przywódców. Są świadectwa, że są w piekle, słuchajcie. Dlatego, że oni nie osiągnęli natury baranka. Dlaczego Jezus mówi, szczęście się fałszywych proroków? Oni przychodzą do was w ubraniu owczym, ale w środku są wilkami. Rozumiecie? Obłuda sprawia, że ludzie, tak jak Jezus mówił, biada wam faryzeuszy obłudnicy, obłuda sprawia, że ty udajesz, że jesteś barankiem, pomimo, że jesteś tak naprawdę wilkiem. I ty chodzisz tak w kościele, słuchajcie, gdziekolwiek, pokazujesz się, że jesteś barankiem, a to nieprawda. Tylko wystarczy na ogon nacisnąć. Od razu ryk pojawia się z twojej buzi, słuchaj. I okazuje się, jakim wierzącym jesteś. Czy ja? Ty, czy ja? Rozumiecie? Jak sprawdzić, czy wierzący jest wierzącym? Depnij mu, zobaczysz, co z niego wyjdzie. Naprawdę. I wiecie, tam Jezus mówi, nie? Że przyjdą wielu. Wielu przyjdą w moim imieniu. Ale po owocach poznacie, czyli po charakterze. Czyli zobaczysz od razu, ktoś przychodzi, fajnie, to u was, jak tam to nie, może ja bym jakąś tu służbę wziął, może tak, za kazalnicą. Rozumiecie? Nie chcę takich do służby sprzątania czy czegokolwiek, rozumiecie, czy pomagania, czy uczenia się. Od razu, wszystko wie. On coś chce. A jak nie dostanie, słuchajcie, mieliśmy taki w kościele, no to więcej raz, że on już go nie ma. Daleko. Ale wiecie, Bóg rozdaje służby, nie pastor. Pastor nie udziela służb. Jak ktoś chce służbę, jak to działa? Ktoś chce prosić o służbę od Pana. Duch Święty mu daje służbę i od razu mówi do pastora. Tą służbę ta osoba ma. Koniec. Jezus jest pasterzem. Pastor jest tylko do tego, żeby pomagać ludziom, słuchajcie. Żeby od Jezusa pomagać im. A więc tak. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I zobaczcie, co mówi dalej. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. W oryginale zapisane synami Bożymi. Do czego prowadzi? Do umartwiania spraw, które są z ducha tego świata. Cielesnych. Ci są synami Bożymi. Jeżeli ty wchodzisz w duchu, jeżeli jesteś w duchu, to automatycznie duch sprawia to, że on z tobą razem umartwia te sprawy ciała. Cielesnej natury. Te rzeczy, one po prostu są zwyciężane. I Duch Pana pomaga ci to zwyciężać, bo On z tobą chce całkowicie cię z tego wyczyścić.
Tak jak jest tutaj napisane, zobaczcie. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Nasz ludzki duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, czyli jeżeli przyjęliśmy ducha Boga i on żyje w nas, on mieszka w nas, czyli on zamieszkał, przyjęliśmy na stałe, on przychodzi, zamieszkuje na stałe, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, czyli Bóg Ojciec, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. I ten werset Bóg mi pokazał, że dzieje się to tak, że ja podając mojego ducha, modląc się, jak duch Boga podaje mojemu duchowi, wypowiadam słowa i to, co wypowiadam, modlę się o swoją duszę, czyli tak, co robi Duch Święty, przejmuje co? Usuwa upadłą naturę, tak jak czytaliśmy, sprawy ciała duchem umartwiane. Ci, których Duch Boży prowadzi do tego czynienia tych rzeczy, oni są synami Bożymi. Bo oni załapali, o co chodzi i oni wychodzą z rzeczy cielesnych i idą rzeczy duchowe cały czas. I dlatego mówi, że Duch Ojca to czyni w nas, ale z naszym udziałem. My musimy działać. To my mamy zawsze się swojej duszy. Tak jak powiedziałem, słuchajcie, jest wielkie cuda, może czerwone się otwarło, wolni od wszystkiego, w czym byli, od diabła, czyli faraona i tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich cierpień i tak dalej. Ale zaraz zapominają, uwikłają się w następne rzeczy, których zniewalają. I tak samo wierzący. Może mieć taki czas, że oczyścił się i tak dalej. I wiecie co? Myślał, że jesteś czysty. I tu jest porażka. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Bo jeżeli myślisz, że jesteś w porządku we wszystkim, to jest pewien problem. Bardzo blisko jest upadek. Dlatego nasze życie powinno być takie, żeby cały czas badać siebie i po prostu szukać tego, co Boże, szukać tego, co z Ducha Świętego jest. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi, synami Bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Czyli co? Lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Syn czy Tatusiu, Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, czyli Boży Duch, którego przyjęliśmy, bo kto go nie ma, nie należy do Chrystusa. Wiecie, wielu ludzi mówią, że chrztu Duchu Świętego nie ma dzisiaj. Wielu ludzi mówi, że chrzest Duchem Świętym nie jest na... Ale wiecie, Jezus mówił, że my mamy przyjąć dar Ducha Świętego. I tu jest napisane, że jeżeli nie przyjąłeś Ducha Świętego, nie należy do Chrystusa, bo On jest pieczęcią. Pieczęcią, czyli On jest potwierdzeniem, że Ty po prostu, pieczęcią, że Ty jesteś... Pieczęć to jest coś takiego, kiedyś to widziałem. Pieczęć coś takiego jest, że Bóg Cię tu wkłada, zamyka Cię, czyli Duch Święty, zamyka Cię w sobie, nie? I stawia po prostu pieczęć na to. Jesteś zapieczętowany, jesteś ukryty w Nim. Kiedy Duch Święty zamieszkuje w Tobie, On Cię ukrywa w sobie. Pieczęć, wiecie co? Te słowo greckie to jest taka, na polski język, gwarancja. Czyli co? Na przykład, jeżeli, czy zadatek, nie? Bo tam mówi, że którzy dostaliśmy zadatek ducha i tak dalej, nie? Bo to jest najniżej opisane troszeczkę, już nie będę w to wchodził, bo czas leci, ale słuchajcie, ta rękojmia, innym słowem, nie? Czyli, że to jest, na przykład, ty kupujesz coś i wpłacasz zaliczkę, że to jest twoje, a za jakiś czas to zabierasz, bo płacisz resztę. Tak samo jest tutaj. Bóg wpłaca zaliczkę, dając nam swojego ducha i albo cię zabierze, albo straci zaliczkę. Zależy od ciebie. Bo wiecie, Duch mieszka w nas, w naszym duchu. Ale celem Ducha Świętego jest, żeby zbawić naszą duszę i pomóc innym jeszcze ludziom być zbawieni. Czyli co? Nasza dusza jedynie wtedy jest zbawiona, kiedy jest przyjęta przez Bożego Ducha. Kiedy my się zabieramy swojej duszy, kiedy zabieramy się złych rzeczy, słuchajcie, a żyjemy dla Ducha Bożego, dla tych dobrych rzeczy. Wtedy Duch Święty przejmuje naszą duszę, słuchajcie, i On zaczyna żyć przez nią. Życie z Ducha Bożego płynie na naszą duszę, przemienia ją i płynie do naszego ciała, przemienia je i płynie na zewnątrz. Kiedy my mamy relację z Duchem Świętym. I w ten sposób, słuchajcie, Duch Święty prowadzi nas do zwyciężania
upadłej natury, żebyśmy byli coraz bardziej w Bożej naturze. I namaszczenie jest cały czas. I cały czas rośnie w nami. Kiedy jesteśmy pokorni, kiedy mamy owoce, dlatego zahaczyłem o tych fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków, to będą ludzie wierzący, słuchajcie. Bo wiecie, niewierzący nie przyjdzie do ciebie z Biblią, nie zacznie cię uczyć. Ale to będą ludzie wierzący, którzy nie osiągnęli natury baranka. Tak jak apostoł Paweł mówił w innym miejscu, Piotr też wspomina o tych rzeczach, że są tacy ludzie, którzy się uczą, ciągle się uczą, ale do poznania prawdy nigdy nie dochodzą. Dlatego, że oni nie są szczerzy, nie? Okej. Pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy za Twoje święte namaszczenie, za Twoją prawdę, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. I dziękujemy, że Twoje słowo daje teraz wzrost. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która to słucha. Ojcze, niech będzie błogosławiona. Ja, Ojcze, proszę o to, aby miała przełom w swoim życiu, aby mogła Ciebie poznać bliżej, aby mogła zaprzeć swojej duszy, aby mogła poświęcić Twoje namaszczenie, Twojego ducha, Twoją obecność na każdy dzień. Dziękuję Ci.